Cześć, witacie detailingowy dziadzia. Jak sama nazwa mówi, Benbow dysza Venturiego do osuszania dużych obszarów, czyli do osuszania autka. Zacznę od tego sprzętu. Dostałem kilka urządzeń od pana Pawła, który mnie tam gdzieś wyhaczył na internecie. Napisał do mnie, czy nie chciałbym sobie sprawdzić kilku sprzętów od Benbow, firmy Benbow. Chyba jest przedstawicielem, nie wnikałem w to za mocno. Oczywiście, czemu nie? Jak najbardziej. Pewnie, że z chęcią sprawdzę i zobaczymy, jak to się je. Na dzień dobry wskakuje ten sprzęcik. Wykonanie sprzętu. Mając go w ręce, mam wrażenie solidnego. Naprawdę solidnego, przyjemnego sprzęciku. Patrzyłem, jaka jest cena tego urządzenia i na necie znalazłem za 109 zł bodajże. Co jest fajne? Gumeczka. Dobrze osadzona, czyli nawet jak gdzieś wyhaczymy, będzie mniejsze uszkodzenie. Zdecydowanie mniejsze niż jakbyśmy uderzyli metalową końcówką. To w ogóle bez dwóch zdań. No dobrze, słuchaj, tu wiadomo, przejścióweczka, o, siteczko, super. Przejściówka na kompresorek. Mamy już uszczelkę. Z tego co kojarzę, chyba 13, nawet już klucz wziąłem. Ok, zobaczmy jak to będzie leżeć. 13, mało. No widzisz, 14. I to po 14. Mam 14, taki byłem pewny siebie i zobacz jaka wtopa. I tu nie trzeba dużej siły. Ważne, żeby uszczelka ładnie usiadła. To jest wszystko. O, ok. No co? Myślę, że chyba zaproszę Cię do dalszej części filmu, gdzie będę starał Ci się o, tu widzę jakieś niedoskonałości w środku tam. Tak, ostre krawędzie, to mi się nie podoba. I tam w środku widzę takie zadziory. Nie wiem, czy je ruszać, czy nie ruszać. Później zobaczę. Zresztą tak, i tylko na tym jednym. Takie jakieś nierówności, tam zadziory. Postaram się tam czymś dotrzeć, zobaczyć, czy to zejdzie. Czy może już tak fabrycznie jest, nie wiem. No to ta jedyna niedoskonałość. A, tu też. O kurczę, tam też są takie. Zaraz, wiesz co, pójdę. Mam taki mały śrubokręcik. Postaram Ci się pokazać, co tam znalazłem. O, widzisz? Takie drobinki. No to to będę musiał się temu przyjrzeć. O, odskoczyło. Czyli tam w środku, no nie jest to precyzyjnie obrobione, nie fajnie. Wcześniej się temu nie przyglądałem. O, kolejne, widzisz? Jakby Ci to pokazać, mam nadzieję, że to widzisz tutaj. O. Zobacz, ile tego jest. Spadło sporo. Dobra. No, pewnie powietrze by tego nie wyrwało, ale wolę mieć pewność, że mam tam wszystko, ok, nic mi nie będzie uderzać w metal, w lakier znaczy się, przepraszam, ok. Gitara? Gitara. No to znaleźliśmy cztery takie źle obrobione otwory, przepraszam, cztery takie opiłki w dwóch otworach, gdzie nie było to do końca obszlifowane, nie wiem jak to powiedzieć, wyfrezowane, może tak. No dobra, słuchaj, zapraszam Cię do dalszej części filmu, zobacz, jak wygląda osuszanie na pełnej pompie, czyli 8 bar, tyle daje moja sprężara. Zobaczymy, jak mi pójdzie.
Polatałem trochę, pobawiłem się, dałem sobie kilka aut do usłyszenia, troszeczkę padów. I teraz tak, co do tego produktu, czyli dyszy Venturiego. Na duże panele rewelacja, naprawdę super, bomba. Hałas też jest całkiem konkretny, znośny, chciałem powiedzieć. Hałasuje, no niestety, tutaj jeżeli chodzi o hałas, to jest naprawdę znaczny, trochę może to męczyć po dłuższym czasie. Samo osuszanie, wiadomo, wszystko zależy od hydro, ale jak masz dobre hydro, to duże panele właśnie, bo to jest stworzone do dużych paneli, czyli maska, dach, drzwi, rewelacja. Zakamarki, spod listwy jak cię mogę, ale zdecydowanie wolę, jeżeli chodzi o lusterka, zakamareczki spod uszczelki, felgi, opony, wolę jednak klasyczny pistolecik do przedmuchiwania. Próbowałem tym też, tak jak widziałeś, pady i też zdecydowanie fajniej ciśnienie z pistoletu. Także jeżeli miałbym się tym produktem bawić, to tylko i wyłącznie na dużych powierzchniach. Czy produkt jest fajny? Zajebiaszczy. Podoba mi się, naprawdę fajny. Sprytny, poręczny, a myślałem już kiedyś nad dyszą Venturiego, ale pan Paweł, żeby kupić, wysłał, więc rewelacja. A, i ta uszczelka, bomba. Naprawdę. Niestety, raz udało mi się wyhaczyć lusterko. Na szczęście była ta uszczelka, przyznaję się bez bicia. I by była, sznyt by był niesamowity. Ta uszczelka gumowa, osłona, przepraszam, robi robotę. Tutaj naprawdę pomysł zacny i czuję, że jest bardzo delikatna ta guma i nie ma w ogóle zadzioru. Pod tym względem również bomba. No dobra, z mojej strony to wszystko. Fajny sprzęt, naprawdę fajny sprzęt. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!